Nie ma siedzenia na dupie. Było Colorado, było Nashville, było Chicago i teraz idziemy jeszcze w inne miejsca Colorado. Niektóre się powtórzą, ale większość nie. A w podróż jadę otóż z nimi. Powinniśmy już wyjechać, a jeszcze się pakują. Ale trzy dziewczyny i ja w podróży. Czerwone auto, bo podobno szybsze. Zapraszam na tą, mam nadzieję, fajną podróż, w której jeszcze nie byłem, bo nigdy nie podróżowałem z troma dziewczynami. Zawsze była przewaga mężczyzn. I zobaczymy, jak wygląda bycie po tej drugiej stronie, w tej mniejszości płciowej. Dobra, mam nadzieję, że będzie fajna podróż. Muszę pomóc im się pakować. Bardzo śmieszne. Czego zapomniałaś? Biletu. Szukaj, o, szukaj. Jest. O, proszę bardzo. Właśnie. Chodź, jedziemy i opowiesz, o co chodzi z tym biletem. Bo teraz podobno trzeba takie coś mieć, ale zaraz zapytamy. Co to jest? Nasz bilet do Rocky Mountain. Teraz mamy 2 godziny tylko. Nie można już sobie przychodzić na ile się chce, kiedy się chce, tylko trzeba sobie zarezerwować. Ten bilet był darmowy? Nie, musiałam za niego zapłacić $2. Bo mamy wjazd do parków. Tak, tak, tak. Pasa mamy, ale $2 za taką rezerwację trzeba było zapłacić. No przecież ktoś musi te rezerwacje pilnować, więc $2 od takiej jednej. Hi! Good? Have you got a map? Thank you. Tym razem o tym nie mogę zapomnieć i muszę wam przedstawić współtowarzyszy podróży. Jest z nami Martyna, którą znacie z relacji z koronawirusem, tak, Connecticut. Z Connecticut. Tamara, której nie znacie, ale już znacie. I Natalia, którą znacie z odcinka z Nashville. Trzy dziewczyny w podróży. Na razie jeszcze daję radę. Na razie. Park górskalisty w ogóle był przeze mnie bardzo mocno gdzieś zapomniany, bo nigdy tu nikogo praktycznie nie zabierałem i nie miałem okazji wielokrotnie tutaj być. Ostatnio jak byłem, padało, były chmury, a teraz piękne widoki, co prawda trochę przyćmione tym dymem, ponieważ są tutaj wszędzie pożary, ale szczerze powiem, że dodaje to trochę klimatu i takiego smaczku, więc tak naprawdę chyba nie mogę na to w ogóle narzekać. No i sami zobaczcie, jestem zachwycony tymi górami. Zobaczcie, co tu się dzieje po prostu. Zobaczcie, co tu się dzieje. To było malowane przed chwilą. To było malowane przed chwilą do lusterka. Nie zdążyłem złapać. Tak, jakby trzeba ładnie wychodzić na zdjęciach, żeby później się ładnie prezentować. No, no nie możemy tam być na natura, no jak? I to się dzieje, i to się tu dzieje. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, ah.
pan powie o tym punkcie widokowym? Jest pięknie i tyle wam powiem. W sumie to nie wiem, co mam wam więcej powiedzieć właściwie, bo jest po prostu pięknie. Kolejny punkt na sesję. Rano bicie na 3000 metrów. Ale to jest zimne. Dziewczyny jeszcze zdjęcia nagrywają. A, zimno. Dobra, one nie chcą zdjęcia robią, ja idę do auta. Pogoda w górach. Jesteśmy na wysokości 3000 metrów i jedziemy dalej. To jest taka fajna kawiarenka. Mam nadzieję, że do niej dojedziemy. Jedź szybko, póki Martyny nie ma. Dobra, jest. Ej, normalnie w oko mi to wylęło. Nie, to nie jest ten Starbucks z historii. Słuchajcie, to jest największy rozmiar, jaki był, więc kupiłem dwie. Ale to jest fantastyczne, że miód dają, taki miód do kawy. Miód do kawy, miód jest. Do kawy. Tak więc dwie kawy, bo są za małe, a tutaj już trochę nam energia opada. A co panie mają? A my mamy iced tea. I kawę, na pół. Zdrówko. Wszystko po pół, każda upiła po połowie. Mazaczkiem odmalowane? Tak, tutaj. A zobaczcie, ta kawka jest takim widoczkiem. Jesteśmy przy toaletach i mam dla was konkurs. Do wygrania moja książka wyślę na adres. Powiedzcie mi, kto wymyśli najlepsze rozwiązanie, dostaje moją książkę. W komentarzu proszę to napisać. Po co są te liny? Tu jest jakaś na klamce. Tu wisi taka. Po co są te linki tutaj? Kto da dobrą odpowiedź, ciekawą bądź prawdziwą, wygrywa moją książkę, dobra? Piszcie w komentarzu. Dobry, my przyjmujemy ten kanał. Teraz już będzie MM w podróży jako Martyna i... Tamara. Ale to MT, MT w podróży. Witamy was bardzo serdecznie w naszym pierwszym odcinku. Kradniemy wszystkich followersów. Jak ja mam z tymi kobietami tu dojść do ładu? Ale podróż na ten moment z dziewczynami jest bardzo fajna. Pierwszy raz takie coś w życiu mam. Trzy kobiety, jeden facet. Nie? Przerąbane, ale wiem, że nie jeden pewnie ze zazdrości. Tak więc ja wam dziękuję za wasz czas, że znaleźliście, by obejrzeć w ogóle ten odcinek. No i dalej będziemy podróżować za tydzień, bo będziemy jechać jeszcze w różne miejsca w Colorado. MM w podróży, dużo zdrowia. Dużo zdrowia.